Zrobiłam coś, co było szalone. Cały czas o tym myślę. Jestem Laura. Jesteśmy na obozie. Trochę jestem u siebie. Córka dyrektora. Dzień dobry. Chciałabym wyjechać. I to najlepiej daleko. Chciałabym po prostu się odnaleźć. Lubię Pawła, bo po prostu nie znam takiego chłopaka, któremu można by było tak zaufać, a ma w sobie dużo dobra, a do tego przystojny. Lubię obserwować ludzi. Najciekawszy jest moment, jak później właśnie te osoby oglądają siebie i nie, to nie ja. No potem co się wydarzyło już trochę... Już jest nowa Laura. Jestem Paweł. Dostałem swoją pierwszą w życiu pracę. Jestem opiekunem na letnim obozie. Mama jest tam lekarzem obozowym. Jednym z uczestników jest też Kama, moja młodsza siostra. Odpowiadam za wszystko, co się wydarzy na obozie, to znaczy za zachowanie uczestników, za to, co się z nimi stanie. No, mam nadzieję, że nie stanie się nic. Laura ma coś takiego, że ona... No, na pewno jest to pierwsza osoba, która tak na mnie patrzy. Ostatniej nocy na obozie wymknąłem się z Laurą do lasu. Ta noc zmieniła moje życie.